Jo, cześć manko, Widzowie z strony Kebus a w dzisiejszym odcinku e, przedstawię wam, jak nie dać się oskamować na różnych tego typu grupkach e, oraz również na Steamie. Także zapraszam do oglądania i zaczynamy. E, także mm, pierwsze, czyli jak nie dać się oskamować na Steamie. E, od razu mówię, że osoby, które zapraszają Was, najczęściej mają dziesiąty poziom e, i chcą z Wami grać. E, Powiem szczerze, nie, nie łudźcie się na to, są to zazwyczaj osoby, jakby, które oferują Wam zagranie w rzekomym turnieju e, I mówią coś tam w stylu, że Hey, we need one player uh, to join our tournament w, nie wiem, tonight e, i, I oferują Wam właśnie jakąś tam grę Wysyłając scam link, do, chodzicie i nie macie konta, tak to mniej więcej działa Także na Steamie dosyć prosto jest nie dać się oskamować. Po prostu nie ufać nieznajomym. Bardzo prosta zasada. Natomiast na grupie tutaj już troszeczkę jest inaczej: bo rzeczywiście na te skamy jest łatwiej paść. No ale zobaczmy sobie takiego: na przykład Łukasz Tomczak wystawia ceny skinów. Wszystko fajnie. No i pierwsze co robimy, to sprawdzamy cenę jego oraz cenę skina rzeczywistą. Czyli weźmy sobie w tym przypadku, no weźmy sobie tego Dopplera. Falcon Knife Doppler FM. Wchodzimy na Steam. No, oczywiście, Steam z nami nie współpracuje, e, ale to nic. Spróbujemy jeszcze raz. Jak nie, no, to wejdziemy sobie tutaj na CSGO Stars. Może stąd jakoś się uda. E, no, niestety, chyba. O, dobra, jest, mamy. No i kosztują 1100 zł. Także cena jest jak najbardziej ok. De 1200, prawie. 65% z 1200. To jest 780, czyli on chce troszeczkę, 870, ile to, z 1200, eee, nie to, dobra nie ma takiego kalkulatora, nie chcę się tego liczyć, w każdym razie e, macie sobie tutaj coś takiego, jest to troszeczkę więcej niż 65%, co jest logiczne, bo jest to dosyć znany res reseller, e, no i raczej jest on legit, wchodzimy sobie, pierwszy, co robimy, czyli wchodzimy na jego profil, w tle mamy legit, czeka. No i zobaczcie, 1400 komentarzy legit. E, oczywiście te komentarze mogą być fake, co zaraz tutaj pokażę. E, no, ale zobaczmy sobie, wejdźmy sobie na przykładowe profile trzech osób. Zobaczmy, 24 reakcje. E, Wydaje się ok, 2000 znajomych, jest oznaczany w postach. E, tutaj nie ma znajomych, ale ma dużo zdjęć. Ten był oznaczany w postach. E, już po trzech osobach jestem w stanie stwierdzić, że jest to legit. Kolejny co robimy, no to wpisujemy sobie, kurczę nie to, wpisujemy sobie w lupkę na grupie i wpisujemy Łukasz Tomczak. Wtedy wyświetlają nam się wszystkie tutaj posty ogólnie związane z nim. Tutaj ktoś wysyła legit, tutaj zobaczcie ktoś tutaj wysyła jakiś callout, tutaj widzicie jest Łukasz Tomczak. Także jakoś to tutaj mniej więcej sobie sprawdzacie. L czy S, ktoś pisał, macie 20 komentarzy, że e, sprawdźcie, czy to, czy to ten prawdziwy, e, no bo tutaj wiadomo, że prawdziwy jest legit. Tak to mniej więcej wygląda i tak sprawdzacie sobie to, czy ta osoba rzeczywiście jest legitna, czy też nie. Ja na przykład tutaj ostatnio dobijałem Dila z Dominikiem, proponowałem mu 95 e, za AWP e, Wildfire BS, bo wystawił za 105, więc oczywiście negocjacje wchodziły w grę, zaoferowałem mu 9.5 on się zgodził, poszli na discorda, poszedł blik z mojej strony no i ofertę jak najbardziej dostałem, wupy mam w punku pokażę historię nawet żeby historia przychodzących. chciałbym żeby to się wczytało, ale steam coś laguje zaraz zobaczymy czy to się uda wejdziemy sobie jeszcze raz, bo steam niestety zobaczcie, ja już nie mogę z tego wyjść i łapię mocno za mułę. E, no, niestety nie jest to spowodowane, nie jest to moja wina, więc e, no chciałabym to otworzyć naprawdę. E, dobra, no mogę wam to tu otworzyć, jeżeli tu się nie otworzy. E, no, widzicie, jest jakiś tam błąd, wyskakuje. No zobaczymy sobie na przeglądarce jeszcze szybko. Jak nie, no to trudno będziecie mi uwierzyć na słowo. E, w każdym bądź razie, no taki ziomek również sobie wchodzimy na profil. E, i tutaj macie jakieś tam zdjęcia, wszystko znajomi zdjęcia e, jakieś tam ma. Gdzieś też ten e, jakby legit check ma, bo mi tutaj wysyłał. O, macie tutaj e, post. O, jak robię ze mną deala. E, a, to napisz. E, ja już wiem, że jest L, bo kiedyś z nim robiłem deala. I ja tutaj chyba też mu napisałem, że jest L. Szybki deal, e, polecam kolegity tutaj, że zaakceptowałem wymiankę. E, Także, także no tutaj macie jakby e, taki dowód. E, no i to chyba na tyle. Nie dać po prostu oszukać na to, że macie wysyłać pierwsi e, albo coś w tym stylu. Po prostu róbcie to z głową. Jeżeli nie jesteście pewni, jak ktoś oferuje fajną cenę, zaproponujcie mu Allegro. Lepiej dorzucić te dwie dyszki za opłacenie prowizji, e, niż potem się borykać z tym, że rzeczywiście tą kasę straciliście. Także tak to mniej więcej wygląda, jak nie dać się oskamować, mam nadzieję, że pomogłem, trzymajcie się i cześć!